Cześć, serdeczne strzelęcia, z tej strony J Bartek i witam was w kolejnym, trzecim już odcinku z gry Westerado Double Barreled. Gra jest spoko, tak? Gramy dalej. Nie pamiętam, na czym skończyliśmy. Byłem chyba u tego, u Boba. Za to grałem sobie równolegle, gram sobie tam drugi raz to samo, jakby, żeby wiedzieć, żeby być przygotowanym, żeby te angielskie dialogi czytać lepiej. I stwierdziłem, że tutaj trzeba uważać, co się robi, bo zastrzelisz kogoś, to już masz przerąbane w tym miejscu, tam na przykład teraz tego questu z nim. Stop. Aha. Chciałem zatrudnić innych ranczowników jakby, nie? Bo mu potrzebna jest pomoc, żeby chronić tą hordę. Żeby chronić tą hordę, potrzebna mu jest pomoc, to hordę tych bawołów, nie? Czy której teraz nie ma, ale potrzebna. Więc muszę pozatrudniać po prostu innych. Ale wiem, że tego nie zrobię, bo zabiłem jednego z nich, nie? Ale może nie, może się coś jeszcze stanie. Wiecie, tam w tym poprzedniej grze, na przykład z głupich rzeczy, które zrobiłem, to zastrzeliłem bankiera, przez co bank się na mnie obraził, więc musiałem ich też pozabijać. Obrabowałem dzięki temu bank, ale całe miasto, to całe miasto, w którym jestem, czyli największe miasto w grze, się na mnie obraziło, wszyscy do mnie tu strzelali, więc musiałem uciekać. Z kolei innym razem, jak testowałem broń w sklepie, to zabiłem sklepikarkę, przez to nie mogłem kupić już żadnej innej. No co się gada? Aha. Aha, powiedział mi, że bardzo fajne ubrania sprzedają na stacji tam. Wiem, bo tam byłem już też. $500 kosztują jakieś rewolwerki fajne. Aha, właśnie, to może sobie tam pojedziemy, tak? Potestuję broń, bo teraz już wiem, jak to testować, żeby nie zabijać innych. Chociaż czekajcie, to jest ranczownik, on nam powinien pomóc. O, właśnie. Dobra. Szczerze mówiąc, nie czytałem, co on gadał. Nie wiem, co powiedział. Wiem, że dał mi nowe zlecenie i że powiedział, żebym go zatrudnił tam u tego ranczownika, nie? Bo on mi powiedział: o, ja mam tylko jedno życie. Nie chcę zginąć. Aha, ja się zgodziłem ten bilet wziąć, znaleźć. A tu jest poszukiwany, którego mogę sobie znaleźć. Tak, stary bilet. Bankier poprosił, dobra, rozumiem. Szeryf, tak. Tam i stres, to jest do dupy. Round Sinville jest ten bandyta. Wiecie co, ja myślę, że ja poszukam tego bandyty, co był na niebiesko ubrany, nie? O, uwaga, którego? O tego. Czekaj, jeszcze raz sobie zapamiętam, jak on wygląda. Niebieskie ma, wszystko ma niebieskie. Czapkę taką, tak? I czerwone spodnie. Ja go poszukam, serio, bo $100 się przyda, nie? Tam jak dalej pójdę, to będzie ta stacja cała, to ja nie chcę tam iść. Postaram się kontrolować czas, żeby nie wyszedł taki wydłużony odcinek jak ostatnio. Nie chciałem takiego długiego nagrywać. Co to jest? Dobra. Chodź tu, ty przestępco. Nie, on miał szerokie to... On ma szeroką czapkę, to nie on. Nie widzę tego śmiecia. Ojej, uwaga. On gryzie. To on.
To jest ten przestępca, co ja mam z nim zrobić? Jak będę gonił? A dostałem... Dostałem kasę, aha, czyli wystarczy go zabić, dobra. Na luziku. Przeładujemy sobie pistolet. Patrzcie! Kurde mol! Bartek postrach złodziei! Dobra. To ja proponuję... O, już wiem przynajmniej trochę jak wygląda ten mój. Dobra, tamten mi powiedział, że coś sobie może przypomni. Chyba tak mi powiedział, że coś sobie przypomni, jak mu tych ranczowników pozbieram. I wiem, gdzie jest jeszcze jeden ranczownik. Tylko nie pamiętam, gdzie była ta konna podróż. Gdzie to dokładnie, skąd to się startowało. Tutaj jest, dobra. Tu jest ranczownik. A bo nie mają czer... Kurde, aha, bo tam nie mogę dojechać, dobra. Okej, dobra. Dobra, cześć ranczowniku. Rancher Ricard. Dobra, ja mu powiedziałem, co się dzieje. Tak. Dobra, policz mnie. Dobra, okej, to policzę cię. Nie wiem, czy już wykonałem questa, ja tam pojadę do niego i się zapytam, czy to wystarczy. Proszę bardzo, jaka ferajna wesoła. A. Powiedział, że to szkoda, że umarł tamten ranczownik. Okej. Oj, powiedział. Medium white hat. We are pretty sure the oil tycoon might have hired a man who burned your... as well as the bandits who came to kill my buffalo. Okej, czyli wychodzi na to, że ten oil tycoon to jest jakiś czarny charakter, nie? I on mógł zatrudnić tego, co spalił moje rancho. Tak powiedział mi, tak? I tak samo on nasłał tych bandytów, co nam te bawoły próbowali przejąć. Okej. Słuchajcie. Oni pomogą. Ten oil tycoon, a w sumie ja nie wiem gdzie on jest, więc... Oil Tycoon. Jest ten, powiedział, że mamy mu dać nauczkę, więc idziemy mu nakopać do dupy. Tak powiedział. Tylko nie wiem dokładnie, gdzie ten Oil Tycoon jest. No dobra, rozumiem, ale... Ale gdzie był ten Oil Tycoon? Czyli zobaczmy, bo coś się dowiedziałem. Aha, dobra, wiem. Kurde, no, oni gdzieś poszli, zamiast iść za nimi, to ja sobie pobiegłem. Ja kojarzę coś, znaczy w poprzedniej grze chyba gdzieś tam z nim chodziłem, czy nie z nim, ale do niego. Tej misji akurat nie robiłem, bo nie ukończyłem tej z hodowaniem ranczowników, ale nie jestem pewien, czy to nie będzie tu. To jest Ford Motors. To był ten ranczownik, dobra. A jak się nazywam ranczownicy? Nie wiem, jak to. Farmer może. Trzeba dojść na stację właśnie. I stacja będzie chyba powyżej. Dobrze mówię?
Dobrze mówię, tu jest station. A gdzie jest ten oil, coś tam? Dobra, Szymus, nie chce mi się, sorry. Nie chce mi się z tobą gadać. Czy to nie tu powinna być ta fala oil tycoon? Znaczy to jest gość, nie? Tu jest tylko sklep. To gdzie on jest? No kurde mol. A to jest ten typ, co go zabiłem. Dobra, okej. Błąkam się. Może tam powyżej? Nie wiem, zamiast leć za nimi, to ja sobie pojechałem, nie? Teraz jest problem. Sorry. Sindwil? Na pewno nie jest tutaj. Nie wiem, co to jest. To pamiętam, co będzie. Nie pamiętam jednak. To ja podejrzewam, gdzie. Tam pojadę, dobra. Gdzie była ta? Okej, już ogarniam wszystko, już spokojnie. Nie ma co się spinać. Muszę dojść do konika. Ja chyba, bo ja pamiętam, że gdzieś tam łaziłem po coś, ale nie jestem pewien po co. Chociaż chyba rozumiem dobrze. Oj, Tycoons, dobra, okej. Niestety nie mam dobrej broni, bo wtedy to miałem lepszą. Tu jest jego. O, sorry. Ha! Żenujące! Kto myślał, że ranczownicy mogą... przyjdą mnie atakować? Ten się śmieje, kto się... zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni. Pięknie, brawo! Co?! Kuźwa! Oni mi... Kuźwa! Zginę zaraz! Pizdu! Aleś mi to zjebali! Pierdziele. No nie, bo tamte łajzy się nie umiały. Kuźwa, to była taka świetna misja. Się tak fajnie zapowiadało. Dobra, ja pojadę jeszcze raz do tego gościa. Nie ma ich tu, dobra. Nie wiem, czy umarli, czy nie. A w sumie ja tam mogę dojechać też na koniu. Ja tam jeszcze raz wejdę. Przydałaby się lepsza strzelba, ale na chwilę mnie nie stać. Idziemy jeszcze raz. Dobra, aha, dobra, mogę to posłużyć. To dobrze, kurde, bo... A powiedzieli to samo, co wtedy? Okej, przeładować. Pięknie, brawo! Ej, ale to jest misja! Pieniądze.
Dobra. Kuźwa, znowuśmy przegrali. Tam sam z chęcią wszedł, ale boję się, że wtedy questa zawalę. Dobra, nie, to ja sobie pójdę. Znowuśmy zawalili. Ja muszę lepszą strzelbę dostać, chyba tak mi się wydaje. Kuźwa. Czyli zabił temu gościowi, też zabił rodzinę. Temu, co szedł ze mną, ten ranczownik, co go zabili, jak tam walczyliśmy, to jemu zabił rodzinę. To samo zrobił, co mi generalnie, tylko nie spalił mu rancza. Powiedział mi, jak wyglądał. Dobra. O kuźwa. Dobra, zobaczmy, jak on teraz. Wiemy już, jak wygląda. Grubas. Dobra, słuchajcie, to się powoli układa jakoś. Ja teraz idę zarobić w jakiś sposób pieniądze muszę. O, wezmę ten, dobra, to jest dobry pomysł. O ja. No nie będzie łatwo, też powiem. Zobaczyć. Dobra, jedziemy zawieźć karawan tamtym gościom, jeśli ktoś pamięta, co oni robili. Oczywiście napadają znowu ktoś. Jedną straciliśmy już, patrz. Kurde, ale nam to idzie, słuchajcie. Byliście za słabi, tak on tam nam krzyknął. Dobra, ten się wkurzył. Dostaliśmy 100. Dobra. Wiemy też, że on prawdopodobnie pracował dla tych. Dla tego Oil Tycoona, nie? Co z nim walczyliśmy. Szkoda, że już tam nie wejdziemy razem, ale sami tam może wejdziemy. Dobra. Proszę mi dać moje pieniądze. Ja chyba tutaj coś wpłacałem, nie? 300, okej. Dobrze. Oj, tam tego śmiecia znajdziemy. Już wiem, jak wygląda po prostu. Aż mnie zdenerwował, tak mnie serio zdenerwował. To jest świetne, że tak się da jakby, nie? Dobra, wiem, że tutaj jest sklep z bronią i z tym. Kupię sobie jakąś broń, najpierw ją pójdę potestować. Sprawdzę tylko, strasznie szybko czasu pływa przy tej grze. Sprawdzę, że mamy już trochę minut odcinka, więc prawdopodobnie będziemy musieli kończyć. To przetestuję sobie jeszcze broń.
Dobra. Te już testowałem, to jest lina, którą możesz kogoś obwiązać, nie? Zobaczmy to. Dobra. Dobra. Dobra, czyli jeśli nie wyjdę z tego tu pomieszczenia... O ja pierdzielę. O ja cię pierdzielę, co to jest za broń kozacka? Dobra. Kuźba ją chcę mieć, no teraz sobie przetestuję to. Przetestuję sobie. Te dwa pistolety mam w poprzednim. Takie średnie to jest, szczerze mówiąc. Podejrzewam, że z daleka nie bije. Zobaczmy, czy dostrzeli tam. Nie, to bije tylko... Nie, nie, nie. To ja już widzę, ja tego nie kupię. Dwa rewolwery już testowałem. Jeszcze sobie zobaczymy to. Jak ja mam tym rzucać? To ja wiem, bo atakują mnie goście z tego i to obwiązuje mnie. Ale kurde... Czy ja tego potrzebuję? Raczej nie. Co zrobię? Dobra, patrzcie co robię. Dobra, nie. Nie chcę. Ten gość sprzedaje kostiumy. Ja tam widzę różne kostiumy. Nie za bardzo chyba chcę kupować. Chociaż w sumie się go zapytam, ile kosztują. Kupię. Ale jestem fajny teraz. Dobra, teraz tak. Teraz kupuję ten bolas. Jestem zły, wiem. Zapłaciłem za to. Teraz poproszę przetestować co. Do widzenia. Zostawiliśmy. Nie goni mnie. Straciłem.
Dobra. Zbierać hajs? No nie. Dobra, jako że... Do widzenia. No, no to sobie... Burgery. Słuchajcie, to jest świetna broń. Więc mam teraz trzy bronie, po prostu następny odcinek to będzie taki coś, ja tam wejdę tego Oil Tycoona, albo najpierw zgłębię jeszcze te kopalnie, albo to będzie coś pięknego. Więc w tej chwili żegnam was ciepło i serdecznie. Trzymajcie się, pa pa.